wracając do opisu zawodu, jeżeli zawodnik pojedzie szybciej niż norma czasu, a zdaje się, że już Józefika pojedzie no, szybciej niż norma czasu, to sporo poniżej normy czasu, to jeżeli zawodnikowi uda się trafić chociaż raz, to ma bardzo dużo punktów za czas, więc można rozgrywać zawody w ten sposób, że jedzie się szybko i strzelać na przykład tylko raz, albo tylko dwa razy, to jest akurat było pojedzie w Warszawie, ale gdyby na przykład również stosować inną taktykę, można pojechać wolniej, ale za to strzelać więcej strzałów i celniej. W tych przypadkach, które tu trzeba się mniej punktów za czas, a w nowych przypadkach można osiągnąć dobry rezultat. A to osi celki, Wielka Brytania, bez punktów za czas. Celek Wilson, Lauper i druga runda punktowana. Teresa Nilsson ze Szwecji. Dwa punkty. Dwa punkty na środkowej tarczy i trzy punkty na drugiej tarczy. Dwa i trzy punkty. I to Dolby. Przed nami w czwarty przejazd 9, Tony Jones ze Stanów Zjednoczonych. Na koniu Józefinka na punkty, dwa punkty na pierwszej tarczy, ale bardzo dużo punktów za czas. I przyjechał do nas w to jest woda z Radom. Bardzo jesteśmy 3 punkty na środkowej tarczy. I 2 punkty na ostatni. 3 i 2. Wspierali 3 punkty. Dzisiaj tor węgierski, jutro koreański. We wtorek konkurencja grunwaldzka na zasadach toru polskiego. Kilkusetmetrowy tor z wieloma tarczami i strzały w różnych kierunkach. W różnych odgłościach. Zawodnicy również startują w Grand Prix, European Grand Prix Series, Pucharze Europy, 6 państw, po 3 osobowe zespoły, a my możemy zaczynać 5. przejazd. Tony Jones, Arjen Jones.